11.06 na zegarach. Połączymy się teraz z naszym krakowskim studiem. Doktor Filip Bolehała jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Specjalista medycyny sądowej, katedra i zakład medycyny sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum, autor książki Zabójstwo, a niepoczytalność. I chciałbym, żebyśmy o tym porozmawiali, ale pozwoli pan, że rozpocznę od tego, dlaczego wziął się pan za tę materię. Czy wynika to z tego, że w światowym piśmiennictwie prawnym jest to zagadnienie, które no, dość fragmentarycznie pochyla się nad niepoczytalnością w prawie? Czy dlatego, że to pana konik? Panie redaktorze, ja zajmowałem się tym tematem na gruncie, czy wychodząc z mojej dziedziny, czyli z medycyny sądowej. Ja nie jestem prawnikiem, stąd aspekty prawne w swojej książce tylko przytaczałem, żeby zilustrować czytelnikom, jak to wygląda na świecie, jak kształtowało się pojęcie, czy podejście do pojęcia niepoczytalności na przestrzeni wieków. Natomiast medycyna sądowa, która jest stosunkowo mało znaną, mało rozpoznawalną specjalizacją medyczną, a jej rolą jest przełożenie pewnej wiedzy medycznej na grunt nauk prawnych i na odwrót, właśnie jest taką nauką pomostową, stwarzającą płaszczyznę do spotkania różnych dziedzin, w tym kryminalistyki, psychiatrii, psychologii, właśnie medycyny sądowej, po to, żeby pokazać pewien kompleks całości zjawiska. Ja zająłem się tym tematem przede wszystkim dlatego, że pracując już prawie 20 lat w zawodzie, nie byłem nigdy osobą, w cudzysłowie nazywając, badaczem laboratoryjnym. Nie czułem się w tym. Natomiast zdecydowanie najbardziej interesowało mnie przełożenie praktycznych zastosowań wynikających z pewnych badań naukowych. Chodzi o to, żeby w śledztwach, w postępowaniach karnych móc kierować się rzetelną wiedzą wynikającą ze sprawdzonych badań, a równocześnie, żeby robić takie badania, których wyniki nie pójdą do szuflady albo będą czytelne tylko dla bardzo wąskiego grona specjalistów, ale żeby miały praktyczne zastosowanie dla policjantów, dla prokuratorów śledczych. Dobrze, to ja wobec tego w ślad za pańską wypowiedzią zapytam, czy instytucja niepoczytalności to miejsce, w którym w sposób najszerszy dochodzi do zetknięcia tych aspektów prawnego i medycznego? Nie. Zdecydowanie, jeżeli popatrzeć na całość medycyny sądowej, nie jest to jakieś wyjątkowe miejsce, które by się cechowało taką szczególną predyspozycją do spotkania. Natomiast faktem jest, i to było dla mnie motywacją do podjęcia się tych badań, że takich opracowań kompleksowych dotyczących kwestii niepoczytalności, a przede wszystkim w jaki sposób sprawcy niepoczytalni popełniają czyny o charakterze zabójstwa, praktycznie nie ma. Są wyrywkowe badania robione na świecie, ale one opierały się zawsze na małych grupach, na niezbyt precyzyjnych kryteriach. W Polsce grupę, którą ja przebadałem, była największa w historii. Udało mi się zebrać na tyle dużo przypadków, że nikt wcześniej przede mną tak dużej grupy zabójstw, bo to trzeba powiedzieć tak, ja nie badałem sprawców sensu stricte, ja badałem zabójstwa popełniane przez tych sprawców w kontekście ich niepoczytalności.